No, dzień dobry. Ogółem właśnie przyszedł Krzysztof, bo tam nagrywał i chciałem powiedzieć, że po prostu ja jego nie obrażam, tak jak wy mówicie, że Halo, ogółem słucham. trzymał tak kamerę i po prostu. Proszę pana, to już drugi pan I dzwoni. chciałem powiedzieć, Ostatni że telefon, naprawdę, o, tam jest Krzysztof i chciałem powiedzieć, panie Krzysztofie, panie Krzysztofie, o, butoniarkę, kto sobie jaja robi? Proszę powiedzieć, czy ja obrażam pana? Czemu tak ludzie, że mówią, że pasożycie? Niedawno telefony takie miałem. Proszę państwa, kochani moi, po pierwsze, Że po prostu trzymałeś źle kamerę i powinieneś. Dobrze, to weź wyłącz ten telefon całkiem. Wydzwaniają butoniarkę. Fałszywe jakieś nie wiadomo. Ktoś sobie po prostu szanowni państwo, jajka robi. kochani moi, teraz miałem telefon, że ja oddam betoniarkę za darmo. Proszę pana, szanowni państwo, kochani moi, chcę na to zwrócić uwagę dla was wszystkich, że proszę nie dzwonić takie numery, nie robić jaj, że ja betoniarkę oddam za darmo. Ja żadnej betoniarki za darmo nie oddaję, bo nie mam, po pierwsze. A po drugie chcę odpowiedzieć na pana majora pytanie. I chcę też ostrzec was. Szanowni państwo, kochani moi, i nadal mówię, jeżeli będziecie się rzucać, to jest nagrane nawet na YouTubie Meksykanu, kamerze. Do mnie, do majora, do Meksykanu. Zawsze normalnie Że... rozmawiamy, bo ogółem ty niepotrzebnie machałeś tą kamerą. Trzeba normalnie nagrywać. Ja mówię, jak sam ja nagrywam normalnie, to dobrze wszystko Że major wychodzi. mnie uwagę zwraca, jak trzymać kamerę, to jest bardzo dobrze. Bo on, młodszy człowiek ode mnie o wiele lat, to on lepiej zna, jak się obchodzić ze sprzętem elektrycznym, jak z kamerą, z komputerem, bo teraz wy młodzież lepszy macie technikę, rozwój i tak dalej. A ja, jako osoba już dorosła, starsza, w latach swoich, które mam 54 lat, to u nas jeszcze nie było ani komputerów, ani kamer, ani nic nie było, a za waszym czasu, dzięki Bogu, ja to dziękuję, że u was jest i telefony komórkowe, można, i kamery, telewizory, i komputery różne, laptopy, nie laptopy. Jeżeli wy takie jesteście zdolni do tego, mnie to cieszy. Mnie to cieszy, tylko proszę nie robić, jak powiem tak, jaj ze mnie, z majora, Z z Meksykanu. Meksykano, My normalnie. że nie mówić, proszę, różnych obraźliwych słów na mnie, na Meksykano i na majora. Czy odwrotnie, mogę powiedzieć na majora, na Meksykano, na mnie, czy jeszcze odwrotnie mogę powiedzieć, odwrócić te przykłady dla was dawać. I jeżeli jeszcze raz ja usłyszę tylko od was, że wy będziecie dzwonić na ten telefon lub na mój telefon, na ten telefon, to od razu ja nie będę żartować, ale będę spisywać numery do zeszytu, kupię zeszyt specjalny i będę spisywać numery, kto robi jaja, a za jaja można pociągnąć do odpowiedzialności karno-sądowej. Jak będzie obrażać bardzo brzydko majora, mnie, Mówi, Meksykano. że pasożyt, co ja nie dostałem? Był chłopak chyba z Białegostoku. Ogółem powiedział, że to dla nas dwie torby kupił Szanowni państwo, teraz jedzenia, miałem całe te, co ja zareklamowałem. Major poszedł sobie do swojej dziewczyny, on jest dorosły, ma 41 lat, ma prawo iść do swojej kobiety, ma prawo
opuszczać posiadłość moją. Ma prawo... Lato jest, trzeba chodzić. No już dawno on powinien się ożenić. 41 lat, ale 20 parę lat już powinno mieć obrączkę na rączce swojej. Tak samo i ja, tak samo i Meksykano. Już dawno my powinno pozakładać co? Rodziny. Już u nas powinno być u wszystkich o takie o dzieci biegać. Proszę powiedzieć, że po prostu ja ogółem cię szanuję tak samo jak Meksykana. I do tego, panie majorze, panie Wojtku, zbliżam, że major nie rzuca się ani do mnie z biciem, ani z gębą, ani z niczym, tylko poucza mnie. A to młodszy człowiek, rozumniejszy. Ja już mam lata 54, trochę rozumiem, już przestarzały te swoje lata. Dobrze, przepraszam bardzo. To nie będzie ten film tyle już czasu. Już kończę. To ile ten film będzie? Dwie godziny? Dwie minutki. No już 5 minut jest ogółem. I szanowni państwo, chcę na zakończenie powiedzieć. Tak, dwa kto internety poszły. Zadzwoni brzydko, będzie pociągnięcie do odpowiedzi karnocenowej. Dziękuję bardzo.